Napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją żnosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski, Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego. Oddajemy dziś ufnym sercem w Twoją wieczystą, macierzystą niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi. Za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały naród polski żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd, najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego żądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością. Bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego ku budowaniu ciała Chrystusowego na ziemi. Dlatego celu pragniemy odtąd żyć jako naród katolicki przez pracę ku chwale Bożej dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, który jest samą miłością. Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi Świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe wiary tysiąclecie. Panno chwalebna i błogosławiona, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen. Pod Twoją obronę cieka święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Dziecino słodka, czemu drżysz i tak cudownie patrzysz się? Czy już przed sobą widzisz krzyż na purpurowym nieba tle? Witamy Cię, Jezuniu nasz, witamy Cię, Jezuniu nasz, witamy Cię, Jezuniu nasz, witamy Cię, Jezuniu nasz. O Boże, Dziecię, zaśnij już i swe maleńkie oczka zmruż. Cichutko zanucimy Ci, Jezuniu, lulaj, słodko śpi. Błogosław nas, Jezuniu nasz, błogosław nas, Jezuniu nasz, błogosław nas, Jezuniu nasz, błogosław nas, Jezuniu nasz. Drodzy czciciele, Pani Jasnogórskie, siostry i bracia, czuwające obecność Maryi, to główna myśl Ewangelii. Ona z delikatnością czuwa i dostrzega braki i kłopoty i z taką samą delikatnością wstawia się za nami u swojego boskiego Syna, Jezusa Chrystusa. Jest przecież matką, a matka nie może inaczej, jak właśnie czuwać z delikatnością i prostotą nad dobrem swoich dzieci. Mądrość zaś dzieci polega na zaufaniu matce, na posłuszeństwie i na uwierzeniu, że ona naprawdę troszczy się o dzieci. Tylko że ta szczególna matka, szczególna jeszcze bardziej w dziejach narodu polskiego, stale nam przypomina: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Ta zachęta brzmi przez pokolenia i przez wieki i stale jakoś jest lekceważona w naszym życiu. Tak wielkie nabożeństwo mamy do Matki Królowej Jasnogórskiej Pani. Wielkie pielgrzymkowe tłumy ściągające z całej Polski do Częstochowy, a jednocześnie tyle w nas jeszcze niewiary, prywaty, obojętności na potrzeby innych, obłudy, egoizmu, niesprawiedliwości. Ona umiała zauważyć braki i potrzeby swoich bliskich i zaradzić temu w sposób delikatny i troskliwy. A my raczej rzadko albo w ogóle nie. My widzimy tylko koniec własnego nosa i nasze własne potrzeby i biedy. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, a my raczej nie chcemy go słuchać, my raczej nie chcemy iść za jej mądrym głosem i wolimy robić to, co nam się podoba i to, co nam akurat odpowiada. Smutna to rzeczywistość takiej polskiej maryjnej pobożności, bardzo często tylko tkliwej i na pokaz. Jej mądrość i matczyna dobroć serca mogłyby nas wiele nauczyć. Jej poddanie woli Bożej, jej troskliwość i umiejętność dostrzegania ludzkiej biedy i ludzkiego nieszczęścia
mogłyby okazać się pomocne i w naszym życiu codziennym, społecznym, rodzinnym i sąsiedzkim, ale niestety nie umiemy niczego się nauczyć albo po prostu nie chcemy. Ona obecna zawsze przy swoich dzieciach i zatroskana o ich dobro, chce nam otworzyć oczy, a i serca nasze, abyśmy i my, czyniąc to, co jej Syn nam każe, umieli znaleźć prawą drogę w naszej codzienności. Tylko czy my chcemy słuchać jej głosu i jej rady, czy my chcemy się od niej czegoś nauczyć? Amen. Prosimy Cię, nie garść prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garść prośbami, módl się za nami, ulituj się. Pod Twoją obronę uciekamy się i Twym dłoniom przy Najświętszym polecamy się. My, którzyśmy rozbitkami pod spalonymi gwiazdami, ulituj się, Matko słodka, ulituj się nad nami. Prosimy Cię, nie garść prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garść prośbami, módl się za nami, ulituj się. Jasnogórska Królowo, proszę Cię, wstaw się do miłosierdzia Bożego, przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców, Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów Aniele i Józefa. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania. Niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Dziękuję Tobie, Mateczko, za opiekę, którą roztaczasz nade mną i moim wnuczkiem Szymonkiem oraz jej rodzicami. Jasnogórska Pani, polecamy Tobie duszę Czesława, abyś wstawiła się z prośbą do swojego boskiego Syna o miłosierdzie i odpuszczenie mu wszelkich grzechów, przewinieni słabości oraz o dalsze wspieranie jego żony na tej trudnej drodze życia. Królowo Polski, Ty, która wysłuchujesz moich próśb i obdarzasz mnie łaskami, miej w opiece duszę mojej zmarłej żony Krystyny i zaprowadź ją do Królestwa Niebieskiego i wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. O Pani nasza, Pani, wybaw nas od mocy, których nie znamy nazwy, nie znamy imienia. O wybaw nas od myśli w pusty czas północy, a schylonych nad sobą wybaw od patrzenia. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Dziękuję Tobie, Częstochowska Panienko, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszystkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy, za tych, których postawiłaś na mojej drodze, za wszystkich, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny dla mnie czas. Czarna Madonna, uproś swoje dzieciątko, ulgę w cierpieniach czyśćcowych, o odpuszczenie wszystkich grzechów oraz przyjęcie do chwały Bożej duszy mojego zmarłego brata Bronisława. Jasnogórska Królowo, prosimy Cię o powstrzymanie choroby Alicji, o wzmocnienie wiary w wyzdrowienie i nawrócenie dla najbliższych.
Wybaw nas, Matko, od dnia, który kłamie, i wybaw nas od prawdy mroku i otchłani, od miłości straszliwej, co nam serca łamie. I od nocy zbaw nas, o Panie. Prosimy Cię, nie gardź prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie gardź prośbami, módl się za nami, ulituj się. Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.
przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem pomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezu z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą, wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Wieczny odpocznek racz wszystkim zmarłym dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dobranoc Ci, Matko, już idziemy spać i prosimy Ciebie, pobłogosław nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Dobranoc Ci, Matko, już idziemy spać i prosimy Ciebie, pobłogosław nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Dobranoc Ci, Matko, już idziemy spać i prosimy Ciebie, pobłogosław nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka zwycięska błogosławi nas. Dobranoc Ci, Matko, już idziemy spać i prosimy Ciebie, pobłogosław.
błogosław nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka Zwycięska błogosławi nas. Cichutko, spokojnie uklęknijmy wraz, bo Matka Zwycięska błogosławi nas.